z rynku trybunalskiego, gdzie obradowały w ówczesnym ratuszu najwyższe sądy w ówczesnym państwie polskim, czyli Trybunały Koronne, biegacze pobiegną w kierunku Zamku Królewskiego, ważnego obiektu dla Piotrkowa Trybunalskiego i Polski. To tam rodził się pierwszy dwuizbowy parlament, właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Biegacze, przebiegając obok tego zamku, pojawią się przy siedzibie dawnej synagogi, obecnej biblioteki, aby ulicą Jerozolimską pobiec w kierunku Alei Kopernika i dalej przebiec przy ważnym również obiekcie, mianowicie dawnego Kolegium Jezuickiego, obecnie pierwszego liceum imienia Bolesława Chrobrego.